Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony Kal 209. Witam oczywiście w kolejnych oczywiście poradach ogrodniczych Kala, w kolejnym oczywiście odcinku. Dziś tak jakby to powiedzieliśmy mniej więcej troszeczkę jakby to powiedzieć powiedzmy materiał o uprawie. A za parę minut, czy może za troszeczkę więcej, będzie też kolejny przegląd z cyklu oczywiście roślin domowych. Mniej więcej tu mamy oczywiście, jak to się mówi, no tu jest coś takiego, że kiwi mi po prostu kiełkuje, jak tu mniej więcej widzimy. Tak, kiwi jedno mi kiełkuje. Tu już praktycznie tak spodgląd, bo tu oczywiście wam pokazuję podgląd i to jest oczywiście kiwi, tak? Pewnie się zastanawiacie, jaka to jest oczywiście odmiana. To tu macie po prostu napisane. Odmiana Hayward, będzie tego dosyć dużo, tego kiwi, bo na razie ze względu na to, że tu jest taki dosyć upał, jak to się mówi, w mieszkaniu czy w domu i że skrzyneczka jest oczywiście na parapecie, to jakby to powiedzieć, jest bardzo ciepło, dlatego potrzeba też dużo podlewania. To oczywiście mamy tą roślinkę z Warszawy, niestety dwie chyba roślinki. Dwie albo trzy padły, ale jeszcze została właśnie ta. Zaraz sprawdzę, co to ogólnie jest. To jest tak, to jest chyba mandarynka, ile się nie mylę. I tu mamy tą guławę. Guława dosyć ładnie wygląda, jak żeście zauważyli. Teraz właśnie nie wiem, czy to jest oczywiście bananowy, czy to jest jakaś cytryna, czy cokolwiek. Także nie wiem. No, dziś oczywiście tematem będzie oczywiście właśnie ten kiwi, bo oczywiście kiwi, jak widzimy, kiełkuje. Tylko tak wam tylko chciałem pokazać, jakie tam mniej więcej nowości i tak dalej. Tu jeszcze chciałem wam pokazać, że moja mandarynka kwitnie. Bardzo się cieszę. Oczywiście tu, jak widzimy, owocki już ma. Bardzo się cieszę. Ziemsko, o, zobaczcie tutaj. Kwitnie, tak? Kwitnie, kwitnie, wszystko kwitnie. Jeżeli chodzi oczywiście o to kiwi, to bardzo prosto jest je wsadzić. Mniej więcej uprawa kiwi to jest coś takiego, że możemy sobie na przykład taki owoc kiwi pokroić w plasterki, położyć na ziemi, potem przysypać ziemią, podlać i po prostu poczekać te 2 miesiące, 3 miesiące, aż po prostu wykiełkują, bo tyle mniej więcej. Około 2 miesięcy trzeba po prostu czekać, aż kiwi po prostu wykiełkuje. Mi zajęło około kilku tygodni, 3-4 tygodni. Zobaczcie, kiwi oczywiście wykiełkowało. Bardzo oczywiście się cieszę z tego powodu, bo naprawdę kiwi próbowałem już na kilka sposobów różnych, wiele sposobów różnych wykiełkować, ale no udało się, tak? Udało. Także jeżeli chodzi o tym, o tą uprawę, jeśli chodzi oczywiście o ten materiał. Także jeśli ktoś nie subskrybuje, jeśli ktoś nie lajkuje, to oczywiście zapraszam do tej subskrypcji oczywiście kanału Poradów Ogrodniczych KL-a. No oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście po prostu czy wam się podobało, czy nie. Ale oczywiście, jeśli chcecie oczywiście być na bieżąco, to oczywiście zachęcam do tego subskrybowania kanału Poradów Ogrodniczych oczywiście Kala. Także jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Także widzimy się, myślę, że za kolejny tydzień, może za dwa. Zobaczymy, jak nam czas pozwoli. Może też coś pokażę oczywiście na ogrodzie, bo obiecałem, że będzie jakiś tam materiał czy coś. Na pewno pokażę. Także oczywiście dziękuję wam za uwagę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów porad ogrodniczych w Kale. Także dziękuję i na razie.